Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Prezbiter pasterzem wspólnoty, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 19 maja 1993 roku. W poprzednich katechezach omówiliśmy zadania prezbiterów jako współpracowników biskupów w spełnianiu urzędu nauczycielskiego oraz w posłudze sakramentalnej. Dzisiaj zajmiemy się ich współpracą w pasterskim kierowaniu wspólnotą. Oznacza ona dla prezbiterów, podobnie jak dla biskupów, uczestniczenie w trzecim aspekcie potrójnego Munus Chrystusa prorockiego, kapłańskiego i królewskiego. Zbliżenie do Najwyższego Kapłaństwa Chrystusa, jedynego pośrednika między ludźmi a Bogiem, jedynego nauczyciela, jedynego pasterza. W perspektywie eklezjalnej, zadanie pasterskie polega zwłaszcza na posłudze jedności, to znaczy na zapewnieniu zjednoczenia wszystkich w ciele Chrystusa którym jest kościół. W związku z tym Sobór mówi, że prezbiterzy wykonując w zakresie swej władzy urząd Chrystusa, głowy i pasterza, gromadzą w imieniu biskupa rodzinę bożą, ożywioną braterską jednością i doprowadzają do Boga Ojca przez Chrystusa w duchu świętym. Istotny cel ich działalności pasterskiej oraz władzy, którą muszą wykonywać we właściwym dla każdego z nich zakresie stanowi prowadzenie powierzonej im wspólnoty do pełni rozwoju życia duchowego i eklezjalnego. Tę władzę prezbiter-pasterz powinien sprawować na wzór Chrystusa, dobrego pasterza, który nie chcąc narzucać jej poprzez zewnętrzny przymus, pragnął, aby wspólnota była kształtowana dzięki wewnętrznemu działaniu jego ducha. Starał się przekazać swą żarliwą miłość grupie uczniów oraz wszystkim słuchającym jego orędzia, by stworzyć wspólnotę miłości, Którą w stosownym momencie ustanowił w sposób widzialny jako kościół. Będąc współpracownikami biskupów, następców apostołów, prezbiterzy również wypełniają swoją misję w widzialnej wspólnocie i pobudzają jej miłość, by żyła duchem Chrystusowym. Jest to wymóg ściśle łączący się z misją pasterską. Stąd u źródeł działania prezbitera nie mogą leżeć jego osobiste pragnienia i opinie. Lecz nauka zawarta w Ewangelii jak głosi sobór. Prezbiterzy winni postępować w stosunku do nich nie według ludzkiego upodobania, lecz zgodnie z wymaganiami nauki i życia chrześcijańskiego. Prezbiter odpowiedzialny jest za funkcjonowanie wspólnoty jako całości. Dla spełnienia tego zadania otrzymuje od biskupa odpowiednią władzę. Do niego należy dbanie o regularne wypełnianie różnych posług. Niezbędnych dla dobra wszystkich, organizowanie grup odpowiednich współpracowników w dziedzinie liturgii, katechezy, duchowej opieki nad małżonkami, troska o rozwój różnych stowarzyszeń bądź ruchów pogłębiających więź z Bogiem i Apostolskich w harmonii i w atmosferze współpracy, organizowanie pomocy charytatywnej dla potrzebujących, chorych, imigrantów. Jednocześnie powinien budować i pogłębiać jedność wspólnoty z biskupem i papieżem. Wspólnotowy wymiar troski pasterskiej nie może jednak oznaczać zaniedbywania potrzeb poszczególnych wiernych. Czytamy w dokumentach soborowych. Do kapłanów zatem jako wychowawców w wierze należy troszczyć się osobiście lub przez innych, by każdy z wiernych został doprowadzony w Duchu Świętym do rozwoju swego własnego powołania. Zgodnie z Ewangelią, do szczerej i czynnej miłości oraz wolności, którą nas Chrystus wyzwolił. Sobór podkreśla, że każdemu wiernemu należy pomóc w odnalezieniu jego własnego powołania. To zadanie musi spełniać pasterz, który pragnie szanować i rozwijać osobowość każdego człowieka. Można powiedzieć, że przykład Jezusa, dobrego pasterza, który woła swoje owce po imieniu, głosem dobrze im znanym, Zawiera pierwszą zasadę duszpasterstwa indywidualnego: poznawanie i utrzymywanie przyjaznych kontaktów z ludźmi. Obowiązkiem prezbitera jest pomóc każdemu w odpowiednim wykorzystaniu swych darów i prawidłowym korzystaniu z wolności wynikającej ze zbawienia dokonanego przez Chrystusa, jak zaleca Święty Paweł. Celem wszystkich działań winno być praktykowanie szczerej i czynnej miłości. Oznacza to, że należy także pouczać aby chrześcijanie nie żyli tylko dla siebie, lecz aby według wymagań nowego prawa miłości każdy, tak jak otrzymał łaskę, służył nią drugiemu i aby w ten sposób wszyscy po chrześcijańsku wypełniali swe obowiązki w społeczności ludzkiej. Dlatego też z misją prezbitera związane jest przypominanie o obowiązkach miłości, ukazywanie znaczenia miłości w życiu społecznym, tworzenie klimatu jedności w duchu poszanowania różnic, Inspirowanie inicjatyw i dzieł miłosierdzia, które stwarzają wszystkim wiernym wielkie możliwości, zwłaszcza dzięki ożywieniu wolontariatu, podejmowanego świadomie jako dobre wykorzystanie czasu wolnego, a w wielu przypadkach jako wybór życiowy. Prezbiter wezwany jest również do osobistego angażowania się w dzieła miłosierdzia, czasami w formie nadzwyczajnej, tak jak było w przeszłości. Jak dzieje się również w dzisiejszych czasach. Chciałbym tu podkreślić wagę miłości prostej, zwyczajnej, nieomal trudnej do zauważenia, lecz stałej i wielkodusznej, ujawniającej się nie tyle w spektakularnych dziełach, do których nie wszyscy mają odpowiednie zdolności i powołanie, lecz w codziennym okazywaniu dobroci, która pomaga, podtrzymuje, umacnia w takiej mierze, w jakiej jest to możliwe. Jest rzeczą jasną, że zasadnicza uwaga i niejako preferencja musi być skupiona na biednych i słabszych, których ewangelizacja jest znakiem dzieła mesjańskiego, na chorych i umierających, o których prezbiter powinien zawsze pamiętać, odwiedzając ich i pokrzepiając w panu. Szczególną również troską należy otoczyć młodzież, a także małżonków i rodziców, zwłaszcza młodzieży stanowiącej nadzieję wspólnoty. Prezbiter powinien poświęcić swój czas, swoje energie i zdolności, by zapewnić jej wychowanie chrześcijańskie oraz dojrzewanie do życia zgodnego z nakazami Ewangelii. Sobór zaleca również prezbiterom troskę o katechumenów i neofitów, których należy stopniowo wychowywać do poznania i prowadzenia życia chrześcijańskiego. Trzeba również podkreślić konieczność przezwyciężania zbyt wąskiej wizji wspólnoty lokalnej, a także wszelkich postaw partykularystycznych i zaściankowych. Należy natomiast pogłębiać ducha wspólnotowego, obejmującego cały Kościół powszechny, również wtedy, kiedy prezbiter musi poświęcać swój czas i siły powierzonej mu wspólnocie lokalnej, jak dzieje się w przypadku proboszczów i ich najbliższych współpracowników. Powinien zawsze pozostawać otwarty na każde żniwo leżące na polach, niezależnie od wszelkich granic, i to zarówno w duchu uniwersalizmu, jak i osobistego udziału w misyjnych zadaniach Kościoła oraz gorliwości we włączaniu własnej wspólnoty do współpracy w niesieniu oczekiwanej pomocy duchowej i materialnej. Na mocy sakramentu święceń głosi katechizm Kościoła katolickiego. Prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale do najszerszej i powszechnej misji zbawienia, aż po krańce ziemi, sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii. W każdym przypadku punktem odniesienia wszelkich działań jest Eucharystia, stanowiąca istotną zasadę działalności pastoralnej. Jak mówi Sobór, żadna społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie ma korzenia i podstawy w sprawowaniu Najświętszej Eucharystii. Od niej zatem trzeba zacząć wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty. Eucharystia jest źródłem jedności oraz najdoskonalszym wyrazem zjednoczenia wszystkich członków wspólnoty chrześcijańskiej. Zadaniem prezbiterów jest troska o to, by rzeczywiście taka była. Niestety zdarza się czasem, że sprawowanie Eucharystii nie jest wyrazem jedności. Każdy uczestniczy w niej w izolacji od innych, nie zwracając na nich uwagi. Z wielką miłością pasterską prezbiterzy przypominać będą wszystkim naukę świętego Pawła. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba, który jest udziałem w ciele Chrystusa. Świadomość tej jedności w ciele Chrystusa stanie się bodźcem do życia opartego na miłości i skutecznej solidarności. Eucharystia jest więc żywotną zasadą Kościoła, jako wspólnoty członków Chrystusa, z niej działalność pasterska czerpie natchnienie, siłę i rozmach.